Cześć! W dzisiejszym filmie omówimy, jak możemy sobie poradzić z toksycznymi ludźmi, jednym z najtrudniejszych typów ludzi, jakich możemy spotkać w naszym codziennym życiu. Kim są ci toksyczni ludzie? Dlaczego czujemy się wyczerpani, gdy wchodzimy w interakcje z niektórymi ludźmi? A jak wielki stoicki filozof, taki jak Marek Aureliusz, radził sobie z takimi ludźmi? Odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania znajdziesz w tym filmie. Zainspirowany myślami Marka Aureliusza, ten film zatytułowany 11 mądrych sposobów radzenia sobie z toksycznymi ludźmi nie tylko zidentyfikuje problemy, ale także zaoferuje praktyczne rozwiązania oparte na filozofii stoickiej, aby przeciwdziałać tym problemom. Każda metoda pomoże Ci chronić Twoje osobiste granice i wzmocnić zdrowie emocjonalne poprzez wyszczególnienie, jaką postawę powinieneś przyjąć wobec toksycznych osób, które możesz spotkać w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi w swoim życiu i odkryć, w jaki sposób możesz skorzystać ze stoickiej filozofii Marka Aureliusza, oglądaj dalej nasz film. I oczywiście nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej treści. Czy jesteś gotowy, aby odkryć inteligentne sposoby radzenia sobie z toksycznymi ludźmi, korzystając z mądrych wskazówek stoicyzmu? Zaczynajmy! Toksyczni ludzie to ludzie, których często spotykamy w naszym codziennym życiu i czasami wchodzimy w interakcje, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ci ludzie często manipulują, są krytyczni i generalnie emitują negatywną energię, zagrażając zdrowiu emocjonalnemu i psychicznemu otaczających ich osób. Czas spędzony z nimi może sprawić, że poczujemy się zestresowani, niespokojni i niespokojni, co może obniżyć nasze osobiste szczęście i ogólną jakość życia. W filozofii stoickiej myśliciele tacy jak Marek Aureliusz uznają istnienie toksycznych ludzi i szukają sposobów radzenia sobie z nimi. Marek Aureliusz podkreśla, że ludzie z natury nie są dobrzy, ale mogą się doskonalić poprzez edukację i rozwój osobisty. Jednak zaleca również utrzymywanie osobistych granic i utrzymywanie własnego spokoju ducha podczas interakcji z toksycznymi osobami. Jest to jedna z podstawowych zasad stoicyzmu, skupianie się na rzeczach, które możemy kontrolować i akceptowanie rzeczy, których nie możemy. Aby poradzić sobie z toksycznymi ludźmi, należy ich najpierw rozpoznać i zrozumieć. Zrozumienie przyczyn i wyzwalaczy ich zachowań może umożliwić nam nawiązanie zdrowszych interakcji z nimi. Proces ten wymaga empatii i cierpliwości, jednak w sytuacjach, które przekraczają nasze osobiste granice, ważne jest również utrzymanie tych granic i oddalenie się, jeśli to konieczne. Teraz, wykorzystując te ogólne informacje jako tło, przejdźmy do 11 inteligentnych sposobów radzenia sobie z toksycznymi ludźmi w świetle stoickich nauk Marka Aureliusza. Ścieżki te oferują strategie chroniące nas przed toksycznymi interakcjami, a nawet zamieniają te wyzwania w możliwości rozwoju osobistego. Sposób 1. Podnoszenie świadomości. Aby skutecznie radzić sobie z toksycznymi ludźmi, pierwszym krokiem jest poprawa naszej świadomości. Wiąże się to zarówno z obserwacją własnych reakcji wewnętrznych, jak i rozpoznawaniem zachowań toksycznych osób. Nauki Marka Aureliusza podkreślają, że musimy głęboko zrozumieć siebie i ludzi wokół nas. Kiedy spotykasz toksyczną osobę, świadomość tego pozwala ci zareagować świadomie, zamiast automatycznie reagować na jej słowa lub działania. Świadomość pomaga również zrozumieć, jak ci ludzie wpływają na twój stan emocjonalny. W tym procesie pomocne mogą być codzienne praktyki medytacji lub samoobserwacji. Nauka kontrolowania własnych reakcji to pierwszy krok w ograniczaniu wpływu toksycznych ludzi na twoje życie. Ta świadomość przyczynia się również do rozwoju umiejętności inteligencji emocjonalnej. Inteligencja emocjonalna zaczyna się od świadomości osobistej i społecznej, która może uchronić nas przed negatywnymi skutkami toksycznych ludzi. Rozpoznanie wyzwalaczy emocjonalnych i zrozumienie tego, jak na nie reagujemy, pomaga nam nauczyć się, jak zachować niezmienny poziom w toksycznej sytuacji. Marek Aureliusz sugeruje, abyśmy codziennie i na koniec dnia zadawali sobie pytania, przeglądali swoje doświadczenia i wyciągali wnioski. Ten ciągły wewnętrzny dialog pozwala nam być bardziej świadomymi i przygotowanymi na toksyczne osoby. Sposób 2. Ustal granice. Drugim sposobem radzenia sobie z toksycznymi ludźmi jest ustalenie jasnych i twardych granic osobistych. Marek Aureliusz podkreśla znaczenie obrony naszych wolności osobistych i ochrony siebie. Wyznaczanie granic pozwala kontrolować, ile energii poświęcasz toksycznym osobom i ich miejscu w twoim życiu. Granice te mogą przybierać różne formy, takie jak odległość fizyczna, ograniczenia czasowe lub dostępność emocjonalna.
Na przykład możesz ograniczyć rozmowę z toksycznym członkiem rodziny do jednej rozmowy w tygodniu lub komunikować się z toksycznym współpracownikiem tylko w sprawach związanych z pracą. Jasne wyrażanie swoich granic i trzymanie się ich pomaga budować zdrowe relacje z toksycznymi ludźmi. Dzięki temu możesz okazywać im życzliwość i szacunek, a jednocześnie stawiać na pierwszym miejscu własne potrzeby emocjonalne. Nauki Marka Aureliusza podkreślają znaczenie samodyscypliny i samokontroli. W tym kontekście utrzymywanie granic jest częścią praktyki samokontroli, centralnego elementu filozofii stoickiej. Wyznaczając własne granice i trzymając się ich, możemy zminimalizować negatywny wpływ toksycznych ludzi na nasze życie. Granice te sprawiają również, że nasze interakcje z toksycznymi ludźmi są bardziej przewidywalne i łatwiejsze do zarządzania. Sposób 3. Bądź przejrzysty w komunikacji. Inną skuteczną metodą radzenia sobie z toksycznymi ludźmi jest jasna i otwarta komunikacja. Marek Aureliusz często podkreśla znaczenie jasnego wyrażania słów i intencji. Komunikując się z toksycznymi ludźmi, warto uważnie dobierać słowa i używać jasnego języka, aby uniknąć nieporozumień. Nie chodzi tylko o to, co mówisz, ale także o to, jak to mówisz. Kontrolując ton głosu i mowę ciała, możesz mieć pewność, że twoja wiadomość zostanie poprawnie zrozumiana. Ta ścieżka pomaga również utrzymać granice w relacjach z toksycznymi osobami. Jasna komunikacja pozwala drugiej osobie wiedzieć, czego może się spodziewać, a czego nie zaakceptujesz. Na przykład, gdy przeszkadza ci zachowanie toksycznej osoby, wyrażenie tego delikatnie, ale stanowczo, może zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Stoickie nauki Marka Aureliusza dają nam siłę nie tylko do utrzymania własnego wewnętrznego spokoju, ale także do skierowania naszych interakcji z toksycznymi ludźmi w bardziej pozytywnym kierunku. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi, koniecznie przeczytaj artykuł 4 umiejętności społeczne, które uzależnią kobiety od ciebie na stoicyzm.com. Ten artykuł zawiera cenne informacje, które pomogą ci budować zdrowsze i bardziej zrównoważone relacje poprzez poprawę umiejętności społecznych. Link do artykułu znajdziesz w opisach filmów i komentarzach. Szczegóły znajdziesz na stronie stoicyzm.com. Sposób 4. Zbuduj odporność emocjonalną. Czwartym sposobem skutecznego radzenia sobie z toksycznymi ludźmi jest budowanie odporności emocjonalnej. Marek Aureliusz podkreśla wagę duchowej wytrwałości w obliczu trudności i stresu. Odporność emocjonalna chroni przed negatywnym wpływem toksycznych ludzi i pozwala zachować spokój osobisty. Ta odporność wymaga regularnego oczyszczania się z toksycznych wpływów i utrzymywania równowagi emocjonalnej. Aby zyskać odporność emocjonalną, musisz najpierw rozpoznać własne reakcje emocjonalne i zarządzać nimi. W tym procesie możesz skorzystać z narzędzi takich jak medytacja, praktyki uważności lub techniki inteligencji emocjonalnej. Dodatkowo możesz zminimalizować wpływ tych interakcji na siebie, poświęcając czas dla siebie po interakcjach z toksycznymi ludźmi. Inwestowanie we własne zdrowie emocjonalne sprawi, że gdy spotkasz toksycznych ludzi, te interakcje będą na ciebie mniej wpływać. Marek Aureliusz radzi, abyśmy stale się doskonalili i że ten proces czyni nas bardziej odpornymi na trudności. W ten sposób możemy zmniejszyć wpływ toksycznych ludzi na nasze życie i prowadzić solidniejsze, spokojniejsze życie. Sposób 5. Podejdź z empatią. Piątym sposobem radzenia sobie z toksycznymi ludźmi jest podejście do nich z empatią. Empatia oznacza próbę zrozumienia uczuć, myśli i motywacji drugiej osoby. Marek Aureliusz uczy, że każdy toczy walkę o przetrwanie i że często przyczyny leżące u podstaw ludzkich zachowań mogą być złożone. Wczuwanie się w toksyczną osobę może pomóc nam lepiej zrozumieć, dlaczego zachowuje się ona w określony sposób. Takie podejście pozwala nam być wobec nich bardziej cierpliwymi i wyrozumiałymi, co może sprawić, że nasze interakcje będą mniej stresujące. Okazując empatię, ważne jest, aby nie brać cierpienia tych ludzi do siebie. Empatia nie usprawiedliwia toksycznych zachowań, ale zrozumienie źródła tych zachowań może umożliwić nam skuteczniejsze radzenie sobie z nimi. Marek Aureliusz przypomina nam, że wewnętrzny świat każdego człowieka jest bogaty i może mieć głębie, której nie można zrozumieć z zewnątrz. Dzięki tej świadomości możemy zarządzać naszymi reakcjami na toksycznych ludzi w bardziej kontrolowany i świadomy sposób. Sposób 6. Zaakceptuj i trzymaj się z daleka. Szóstym sposobem radzenia sobie z toksycznymi ludźmi jest uznanie ich istnienia i trzymanie się z daleka, jeśli to konieczne. Marek Aureliusz uczy, że nie możemy kontrolować wszystkiego w naszym życiu, ale możemy kontrolować nasze własne reakcje.
Czasami najlepszym sposobem na zmniejszenie wpływu toksycznej osoby na nasze życie jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie interakcji z nią. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli nasze osobiste granice są stale naruszane, co zagraża naszemu dobrostanowi emocjonalnemu. Ścieżka ta obejmuje praktykę akceptowania sytuacji i utrzymywania wewnętrznego spokoju. Jeśli każda interakcja z toksyczną osobą staje się dla nas źródłem stresu, pomocne może być fizyczne i emocjonalne zdystansowanie się od tej osoby. Marek Aureliusz twierdzi, że świat zewnętrzny nie może nam przeszkadzać, przeszkadzają nam jedynie nasze własne myśli. Dzięki tej filozofii oceniamy toksycznych ludzi i ich zachowania z bardziej obiektywnej perspektywy i możemy podjąć niezbędne kroki, aby chronić nasze osobiste dobro. Sposób 7. Wzmocnij swój system wsparcia. Siódmym sposobem radzenia sobie z toksycznymi ludźmi jest posiadanie silnego systemu wsparcia. Marek Aureliusz często podkreślał pozytywny wpływ wsparcia i solidarności wewnątrz wspólnoty na jednostkę. Sieć wsparcia składająca się z przyjaciół, rodziny lub współpracowników może służyć jako bufor przed negatywnym nastawieniem wywoływanym przez toksyczne osoby. Ci ludzie mogą Cię pocieszyć w trudnych chwilach, udzielić obiektywnej rady i pomóc spojrzeć na toksyczne sytuacje z zdrowszej perspektywy. Wzmacniając swój system wsparcia, pamiętaj, aby otaczać się ludźmi empatycznymi, wyrozumiałymi i pozytywnymi. Regularne spędzanie czasu z tymi ludźmi pomaga złagodzić stres związany z interakcjami z toksycznymi ludźmi. Nauki Marka Aureliusza stwierdzają, że rozwój osobisty i pokój często rozwijają się w ramach zdrowych więzi społecznych. Silne więzi społeczne mogą zmniejszyć wpływ, jaki toksyczni ludzie mają na ciebie i poprawić ogólną jakość twojego życia. Ścieżka 8. Samowystarczalność. Ósmym sposobem radzenia sobie z toksycznymi ludźmi jest rozwój samowystarczalności. Marek Aureliusz podkreśla, że niezależność osobista i siła wewnętrzna mają kluczowe znaczenie w minimalizowaniu naszej ekspozycji na czynniki zewnętrzne. Bycie samowystarczalnym oznacza bycie wolnym od działań i opinii innych. Jest to niezbędna umiejętność, szczególnie w kontaktach z toksycznymi ludźmi. Aby osiągnąć samowystarczalność, należy najpierw rozpoznać własne potrzeby i podjąć kroki, aby je zaspokoić. Dotyczy to zarówno potrzeb emocjonalnych i psychicznych, jak i potrzeb materialnych. Umiejętność zarządzania własnymi emocjami, podejmowania własnych decyzji i bycia samowystarczalnym pomaga trzymać się z dala od chaosu tworzonego przez toksycznych ludzi. Marek Aureliusz radzi, że każdy ma obowiązek zachować swój wewnętrzny spokój. Ten wewnętrzny spokój i niezależność pozwala ci stać się bardziej odpornym na toksyczne interakcje. Sposób 9. Poznaj prawdziwych przyjaciół. Dziewiątą metodą radzenia sobie z toksycznymi ludźmi jest rozpoznanie prawdziwych przyjaciół i wzmocnienie relacji z nimi. Marek Aureliusz podkreśla, że prawdziwe przyjaźnie stanowią tarczę przed trudnościami w naszym życiu i rozwijają nas w pozytywny sposób. Prawdziwi przyjaciele wspierają nas i podnoszą na duchu, w przeciwieństwie do toksycznych ludzi. Spędzanie z nimi czasu pomaga nam pozbyć się negatywnych emocji powstałych w wyniku toksycznych interakcji. Aby rozpoznać prawdziwych przyjaciół, zwróć uwagę na ich zachowanie i interakcje z tobą. Prawdziwi przyjaciele to ludzie, którzy są przy tobie w trudnych chwilach, akceptują cię takim, jakim jesteś i przyczyniają się do twojego rozwoju osobistego. Kultywując i utrzymując tego typu relacje, możesz zbudować odporność na toksycznych ludzi i poprawić ogólną jakość życia. Sposób 10. Trzymanie złości i urazy. Dziesiątym sposobem radzenia sobie z toksycznymi ludźmi jest niechowanie w sobie złości i urazy. Marek Aureliusz uczy, że złość i uraza wyczerpują nas i zakłócają spokój ducha. Złość, jaką odczuwasz wobec toksycznej osoby, wiąże cię z nią i utrudnia twój rozwój osobisty. Uwolnienie tych emocji jest ważne dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Nietrzymanie w sobie złości i urazy jest praktyką przebaczania sobie i patrzenia w przyszłość. Można to wspierać za pomocą narzędzi takich jak medytacja, praktyki uważności i techniki terapii emocjonalnej. Zrozumienie pierwotnych przyczyn gniewu i wyrażanie tych emocji w zdrowy sposób pomoże Ci na dłuższą metę prowadzić szczęśliwsze i bardziej zrównoważone życie. Sposób 11. Spraw, aby każdy dzień się liczył. Jedenastym i ostatnim sposobem radzenia sobie z toksycznymi ludźmi jest ocena wniosków wyciągniętych na koniec każdego dnia. Marek Aureliusz sugeruje, abyśmy pod koniec każdego dnia zadawali sobie pytania i wyciągali wnioski z wydarzeń danego dnia.
Ta praktyka pozwala nam myśleć o toksycznych sytuacjach i ludziach, których spotykamy w ciągu dnia i skupiać się na tym, czego uczą nas te sytuacje. Praktyka oceniania każdego dnia pomaga nam nauczyć się lepiej poznawać siebie i skuteczniej chronić nasze osobiste granice. Dodatkowo, obserwując, jak reagujemy na zdarzenia, które rozwijają się w trakcie tego procesu, możemy doskonalić swoje umiejętności, aby w zdrowszy sposób radzić sobie z podobnymi sytuacjami. Ta ocena przeprowadzana na koniec każdego dnia prowadzi nas do bardziej świadomego i celowego życia oraz pozwala nam być bardziej odpornymi w kontaktach z toksycznymi ludźmi. W tym filmie omawiamy 11 inteligentnych sposobów radzenia sobie z toksycznymi ludźmi, kierując się stoicką filozofią Marka Aureliusza. Mam nadzieję, że te metody pomogą Ci reagować zdrowiej i świadomie, gdy spotkasz toksycznych ludzi. Pamiętaj, że każda trudna sytuacja jest także okazją do nauki i możesz ocenić te możliwości, aby przyczynić się do swojego rozwoju osobistego. Skuteczne radzenie sobie z toksycznymi ludźmi poprawia naszą zdolność do ochrony i utrzymywania spokoju ducha. Metody przedstawione w tym filmie mogą pomóc zredukować toksyczne wpływy w Twoim życiu i poprawić ogólną jakość życia. Jeśli sugestie zawarte w tym filmie okazały się dla Ciebie przydatne, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwonek powiadamiający, aby uzyskać więcej treści. Radzenie sobie z toksycznymi ludźmi nie jest łatwe, ponieważ wszyscy się z nimi spotykamy, ale dzięki odpowiednim narzędziom i podejściu możemy pokonać te wyzwania. Jeśli masz doświadczenia lub dodatkowe sugestie na ten temat, podziel się nimi z nami w sekcji komentarzy. Do zobaczenia w kolejnym filmie, bądźcie zdrowi i spokojni.